Więc tak, rolnicy byli wtedy ze względu na strefy był skazany zakłady w Bielsku-Podlaskim Netter. No i oczywiście zostali, ze względu na to, że zakłady upadły, zresztą rząd do tego doprowadził, zostali poszkodowani. To jest około 100 rolników. Tak. I teraz jest tak, masz tych rolników, kontakt z nimi? To znaczy, można by było to wznowić, nie można, na jakimś spotkaniu trzeba by ja było. Ja mam Danikową i tą, co pani na autostradę chciała iść, tylko mówiła, że zostawała. Mam sporą. No pozbieracie, pozbieracie. Marek to wszystko do mnie prześle. Dobrze. I teraz słuchajcie. 3 października 2015 roku zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów, ogłoszone 23 października. I co to rozporządzenie mówi? A to rozporządzenie właśnie mówi, że w wypadku tym rolnikom, którzy w latach 14-17 otrzymywali świnie i nie otrzymali zapłaty za sprzedane świnie od podmiotu, który upadł, będzie możliwa pomoc państwa w ramach pomocy de minimis. Oczywiście pomoc de minimis, rząd się zachowywał, przepraszam, powiem, jak no niestety, jak wiemy, no nie, i nie patrzył, nie kontrolował tego, że pomoc wyczerpała się, no i dlatego wstrzymana jest co najmniej do 1 stycznia 2019 roku. Jaką oni sobie źródełko znajdą finansowania, to nie nasza sprawa, ma być i wydusimy mi to z ich rządowych gardełek, więc w ramach pomocy de minimis będą płacić, więc za te faktury rolnicy muszą to udokumentować zgodnie z tym rozporządzeniem, zajść do ARMIR-u, do swoich oddziałów, wskazać te faktury, powołać się na to rozporządzenie i wówczas w ramach tej formuły pomocy de minimis dostaną 80%, tu wyraźnie w rozporządzeniu, do 80% zwrotu tych faktur, tych niezapłaconych środków. No, dziwię się, że do 80% tylko, a nie 100, już nie mówimy o odsetkach, no ale póki co istnieje taka możliwość, więc musicie o tym mówić. No bardzo dziękuję za to, właśnie to jest bardzo dla mnie istotne. Ale nie zaskakuje was, że jest to cicho nad tym? To ma, wiecie, dosyć dziwne podłoże moim zdaniem z tego tytułu, bo oni chcą zrobić gejszeft na tych zakładach. Te zakłady, zobaczcie, upadły. Prawie 20 kilka milionów jest straty. No, można powiedzieć, prywatne zakłady, strata, tak. Co nas to obchodzi. A my gdzie żyjemy? Na Księżycu? To jest nasza Polska. Nasza Polska. Jeżeli było 20 kilka milionów straty, to jest nasza strata publiczna, do której doprowadził rząd. A wiecie, co dzisiaj się dzieje z tymi zakładami? Dokładnie rok temu one, te zakłady, zostały zlikwidowane. Czyli grudzień 17 roku. Decyzje bodajże 19 grudnia 18 roku pan minister Ardanowski i reszta podjęły o tym, że jakieś spółka Polskie Domy Towarowe w Bielsku Podlaskim, która powstała, nie wiadomo w jakim trybie wybrana, będzie dzisiaj na miejscu tych zakładów w Bielsku Podlaskim czy pana Nettera będzie prowadzić ubój niby dla przerośniętych świń czy stref. Te zakłady zostały rozgrabione, zdemontowane, hula tam wiatr, znamy to z PGR-u w latach 90., tak. A to się działo teraz, w 17-18 roku, doprowadziła ta obecna władza do tego i teraz za publiczne pieniądze oni mają odtworzyć te zakłady i robić jakieś dalsze swoje... Przywiozę o prezesów, panu Pisiewiczy, walizeczka. Tak jest, powiedzcie mi pytanie... Gdzie ten ekonomista? Po co? Ale po co? Jakie świnie przerośnięte, o co chodzi? Po co mógł jak u nas nie ma zdarzyć? Tu, powiecie, u nas nie ma już tego. Ale nie ma, nie ma maciora, no zakład kupią. Z Torunia, z Bydgoszczy, z Poznania będą tu ściągać. Zobaczcie, jaki gejszeft się tworzy. Mi się wydaje, że całe to rozporządzenie jest na otarcie dla nas łez i pokazanie tej ich dobrej, fałszywej, pisowskiej strony, a jednocześnie zrobienie dużego gejszeftu. Będziemy ostro o tym liczyć, pamiętajcie. Tak, to jest ważne, bo to jest ważne. Tak. Bo jeżeli kupuje się ze stanu szato zakłady dla jednej maciory, jednej świnki, która tutaj oni została... Oni się nauczyli, zobaczcie, przy okazji ASF-u urzędnicy, politycy, cała szeroka banda złodziei robić przy okazji na tym pieniądze. Ogromne. Potraktowali sobie jako tak dobry zarobek na naszym garbie, karku i nieszczęście polskich rolników. I te miliony, które poszły właśnie w te weterynaria. I tutaj podobno 85 milionów. Zobaczcie. Publicznych pieniędzy, wyobrażacie sobie? To jak ta biedna Rzeczpospolita znieść? Wytrzyma. Tak.
Kto na to nie damy robić już rady na złodziei, po prostu.